Witam! To chyba będzie ostatni film przed świętami. Dlaczego piszę? Przepraszam. Dlaczego nagrywam? Bo to będzie ciekawy film. Proszę zobaczyć. Kolejny charter, kolejne wezwanie, nowa plantacja, okrągły hektarek, Łukasz, jakby Cię interesowało. Pamiętasz tutaj w tamtym roku? Dla niewtajemniczonych, to tam możesz dopisać, tutaj była kapusta. Tu się w tej chwili dzieją rzeczy takie, że od razu robimy druty, chłopaki tam z Polski robią siateczki, bardzo ciekawa rzecz, tam mamy tutaj widoczne siatki, to są siatki, to jest folia w sumie z siatką, która chroni przed gradem, przed właśnie, bo tu jest ten taki, można powiedzieć, taki trójkąt bermudzki, tam mamy niski ren, tam mamy wal, a tutaj taki piękny kanalik, zobaczcie, bardzo fajna tutaj taka tutaj natura, że tak powiem. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wszystko jest ok, tylko że zobaczcie, tutaj kopać dziureczki, no to współczuję, naprawdę. Ma być tu jakieś jabłuszko albo coś takiego. Świetnie to wygląda, zobaczcie. Nie będę mówił tutaj o żadnych palownikach, bo potem znowu mnie zhejtujecie, czy Łukasza. Wiadomo, że nabijał w lat palownik, zgadza się. Ale no już nie bądźmy tacy drobiazgowi. Co dalej? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Kupa pieniędzy, a teraz dla wszystkich tutaj taki news. Chłopaki tam z maszyny, widzicie tam w głębi, z kogwerka, powiedzieli, że to wszystko jest za darmo. Sponsor, po prostu sponsor dał palę, sponsor dał te siatki i sponsor pewnie płaci chłopakom tam. Słuchajcie, super robótka, wieje. Chłopaki mają jeszcze taki jeden prykaz tutaj od szefa, że jak nie skończą, no to nie pojadą na święta. Przecież to jakiś szpas, jakaś zabawa, no. Nikomu w dzisiejszych czasach nie wolno zabraniać. Cóż mi pozostaje? No ja kończę niby w sobotę o 12.30, też chcę szczęśliwie dojechać do domu. Ale tam jeszcze w głębi, nie wiem czy widzicie, tam jest biologiczna plantacja gruszki i tam takie małe skrzyneczki stoją. Wewnątrz są ule. No wiadomo, gruszka, zobaczcie, tam w dali. Już muszą pszczółki być, żeby te kwiatki pozapylały. Gruszka zawsze jest szybsza. Natomiast jabłko, zobaczcie, jabłko jeszcze tam w głębi, to jeszcze nie. No, to tyle. Myślę, że zaciekawi wielu fanów Łukasza kanału, jak wygląda właśnie budowa takiej plantacji już kompleksowej. Taki hektarek na moje oczy, żeby kupić grunt, zrobić. Nie wiem, czy w 100 tysiącach euro. Grunt jest cholernie drogi. O, jest podstawa. O, czy tam w głębi macie chłopaków. Dobra, to ja kończę. Idę do robótki. Wesołych świąt dla wszystkich, Łukasz. Tobie też życzę. No i cóż, pozdrawiamy Stanisławczyka. Obyt przyjechał. Nara, ciao.